Wanda Pułtawska nie żyje. Przyjaciółka Jana Pawła II miała prawie 102 lata. Lekarka specjalistka z zakresu psychiatrii i wieloletnia przyjaciółka Jana Pawła II w listopadzie skończyłaby 102 lata. Informację o śmierci Wandy Pułtawskiej potwierdził w rozmowie z PAP rzecznik krakowskiej kurii ksiądz Łukasz Michalczewski. Wanda Pułtawska zmarła w Krakowie w nocy z wtorku na środę 2 listopada, obchodziłaby 102 urodziny. Wanda Pułtawska z domu Wojtasik urodziła się 2 listopada 1921 roku w Lublinie. Była lekarką i wieloletnią przyjaciółką Karola Wojtyły, a gdy został papieżem, także jego współpracowniczką. Za swoją działalność wyróżniona była m.in. Orderem Orła Białego w 2016 roku za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie, a także za chrześcijańskie świadectwo humanizmu i wkład w rozwój katolickiej nauki społecznej. Otrzymała też honorowe obywatelstwo miasta Krakowa. W czasie II wojny światowej Pułtawska była harcerką Szarych Szeregów, zaangażowaną w działalność konspiracyjną, była łączniczką, a także rozwoziła pocztę oraz broń i pieniądze. W 1941 roku została za to aresztowana przez Gestapo i trafiła do niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück. Jako więźniarka poddawana była tam eksperymentom pseudomedycznym. Na krótko przed końcem wojny została przewieziona do obozu w Neustadt-Glive, gdzie przebywała do 7 maja 1945 roku. Po wojnie Pułtawska studiowała medycynę na Uniwersytecie Jagiellońskim i uzyskała tytuł doktora psychiatrii. Pracowała na Akademii Medycznej w Krakowie oraz na papieskim wydziale teologicznym, przy którym w 1967 roku utworzyła Instytut Teologii Rodziny. Prywatnie żona filozofa Andrzeja Pułtawskiego, z którym miała 4 córki. Wanda Pułtawska angażowała się też w spotkania duszpasterstwa akademickiego. Karola Wojtyłę poznała w latach 50. w czasie spowiedzi. Z przyszłym papieżem i swoim mężem chodziła razem po górach. Przez kilkadziesiąt lat prowadziła także z Karolem Wojtyłą korespondencję. W 1962 roku wykryto u niej złośliwy nowotwór. Wojtyła napisał wówczas do włoskiego zakonnika kapucyna ojca Pio list z prośbą o modlitwę za nią. Miesiąc później w kolejnym liście napisał, że Wanda Pułtawska nagle wyzdrowiała. Gdy Karol Wojtyła został wybrany na papieża w 1978 roku, Wanda Pułtawska zaczęła pełnić rolę jego współpracowniczki. Stopniowo zwiększała się jej rola w Kościele Krakowskim i w Watykanie. Po zamachu papieża z 1981 roku była jedną z niewielu osób, które dopuszczono do rannego Jana Pawła II. Thank you.